Okay, Freddy, Gorzów started today without Szymon Woźniak, but they win 50-40. In your opinion, what we are missing today? We're missing heat wins, really. We fight very well. We have a lot of second and third places. We don't run many last places today, but we're lacking heat wins. Also, they have today. Smarslik is always good around here, and today Vasulik race very good, and we can't really stop them too, which we have needed to do, myself included. So overall, I think it's not a disastrous match from our side, but we're lacking heat wins. Perspective from the stand shows that starts was very important today. Did you agree with that? Starts are always important in this sport, but they were really gating very well, the home team today, and also made a big influence in why we couldn't win more heats. Despite the loss, we get 14 points. Do you think we can take a bonus in Częstochowa? I think we have a chance for sure. It's a long way to go still, and we have a chance for that. Now we have a break from league. These 2 weeks will be good to get some rest. Of course, we remember about GP in Warsaw. Yeah, it won't be much rest for me at the moment. Swedish league will kick in for me next week, and then have the Grand Prix in Warsaw, which is very hectic, and have the European Championship team final in Poznan on the Sunday after Warsaw. So it's not going to be much rest, but I think it will be good for me to race more and race harder. Thank you and good luck. Thank you. Kasper, zawsze ciężko się rozmawia po porażkach, ale jakbyś miał dzisiaj znaleźć jakąś taką przyczynę na gorąco, to jak byś ocenił to spotkanie? Nie ma szans na znalezienie przyczyny na gorąco. Jakbyśmy byli tacy wszechwiedzący, że potrafimy przyczynę na gorąco znaleźć, to działamy od razu, a nie po fakcie tak naprawdę. Ten mecz trzymał się tak naprawdę cały czas na styku, ale brakowało nam tych trójek i to chyba to dzisiaj było najważniejsze, no bo wiadomo, bez trójek ciężko wygrać mecz. No tak jak mówisz, skoro tak było, to tak jest. No. Chciałem cię jeszcze zapytać o sytuację z twoim wykluczeniem. Słyszałem, że w telewizji nie zgodziłeś się z decyzją arbitra. Podtrzymujesz swoje zdanie? Nie, teraz się zgadzam. Na pewno? No, a co mam zrobić? Co, nie mogę? Okej, Kasper, teraz krótka... Jakby to powiedzieć, to już jest po fakcie i nic z tym nie zrobimy, więc nic mi nie pozostaje zrobić, jak po prostu to zaakceptować. Kibice przed tym meczem wspominali ten zeszłoroczny mecz, gdzie wyszarpaliśmy zwycięstwo 46-44. Tam była świetna twoja dyspozycja. Rozumiem, że notatki zeszłego roku dzisiaj się nie sprawdziły. Nie przydały się, natomiast przed meczem mówiliśmy, że to jest inny sezon, kompletnie inne warunki, inne po prostu zawody i nie można tak patrzeć na to, rok temu wygraliśmy, to w tym roku też wygramy, więc żużel jest na tyle dynamiczny i bardzo zmieniający się sport z biegu na bieg, że dzisiaj polegliśmy. Teraz czeka nas krótka, taka dwutygodniowa przerwa. Oczywiście macie starty w Szwecji i w innych ligach. Myślisz, że to dobrze wpłynie na waszą dyspozycję? Taka chwila oddechu od PG Ekstraligi? Myślę, że na pewno im dalej w sezon, tym będzie nam coraz lepiej, jeśli chodzi o samą jazdę. Natomiast no nie jest to jakaś super długa przerwa, więc myślę, że nic to nie da. Dzięki i powodzenia. Dzięki.